Dlaczego warto wspierać taki sport, taką sztukę walki jak Kyokushin? Warto wspierać dlatego, że to są prawdziwi wojownicy, to są indywidualiści. To ja to tak trochę mówię, może się powtarzam, że to jest jakby w biznesie. Musisz walczyć sam o siebie, musisz mieć samodyscyplinę, musisz dać siebie wszystko, a nieraz jeszcze więcej. Musisz niejednokrotnie przełknąć gorycz porażki, musisz po niej wstać. To jest po prostu walka o samego siebie. I takim trzeba być, twardym. I uczmy to dzieci, namawiajmy do karate, pokazujmy piękno tego sportu, szacunek drugiemu. Niech nie przełkną nam internety, obrzucanie się nie wiadomo czym, bo to jest chore i powiem to tutaj, to jest chore. Uczmy dzieci szacunku do drugiej osoby, bo takim sposobem można dojść do czegoś. Nawet jak cię skreślają, nikt w ciebie nie wierzy, a sam wierzysz w siebie, to zajdziesz dalej. Dlatego ich wspieram. Niech oni czują pomoc, niech wiedzą, że są ludzie, którzy to doceniają. Pomagajmy, pokazujmy tą prawdziwe piękno karate, bo jak to mówię zawsze, Kyokushin jest piękny.